siemaneczko, witam w kolejnym odcinku druciarstwa na działce. I co tym razem? Tym razem powiesimy bocianie gniazdo na wyschniętym już drzewie. Mamy bocianie gniazdo z dużym bocianem, dwoma małymi, tu są nogi, tu jest całe gniazdo, więc rozpakujemy to i zobaczymy, jak to się powiesi. Sorry, że może się mrużę, ale tu mi słońce wali prosto w ryj, więc pogoda jest bardzo gorąca, jest ciepło i słonecznie, ale to nam w niczym nie przeszkodzi. Zaczynamy. Co mnie zdziwiło, to bociany są bardzo lekkie, oczywiście są z tworzywa sztucznego. Myślę, że jak ja już je przymocuję, nie będą ściągane na zimę, tylko ewentualnie założymy worek, gruby worek na nie, ponieważ ja już to tak przetwierdzę, żeby nie dało się ściągnąć nóg. Zdziwiło mnie to, jaki jest koszt takich bocianów, bo dwa bociany w gnieździe z małym to jest koszt około 200 zł. Są oczywiście tańsze, ale to wtedy jest jeden bocian na przykład, jeden bocian z jednym małym. I mamy całą rodzinkę. Ok, taki bociek, kle, kle, kle. Drugi jest taki sam, różnią się nogami. No i to, co mnie ciekawi najbardziej, otwieramy nogi. Tu są śrubki, tak rzucone, że się zaraz wyciągnie mi. Aha, to w woreczku, dobra, urwałem je. Pakiet śrubek. No i nogi zrobione z pręku zbrojeniowego. Oni tak właśnie robią takie nogi, czyli drut chyba około 5-6 mm średnicy, bardziej 6. Tutaj jest prawdziwe drzewo, około 60 cm średnicy, zrobione na deseczkach i te deseczki będą przytwierdzone do pnia. Mam też śruby takie na klucz, chyba 13. Zaraz się okaże. A to, czyli nogi, będę musiał przymocować do pnia drzewa. Czyli bierzemy drabinę i idziemy wysoko. Około 4 metrów nad ziemią będziemy. I zobaczymy, jak to wygląda. Najpierw przymocujemy gniazdo, a potem poskręcam bociany. Dobrze? Bo to jest chyba pająk. Jaki słodki. Leć sobie. Także idę po drabinę i widzimy się na drzewie. Zamontuję sobie na czole kamerę, żebyście wszystko dobrze widzieli. Zaczynamy dalej. Ok, kamerkę mam już założoną na głowie i jeszcze idziemy do góry z piłą. Już mam przygotowaną, ponieważ mój tata jak ścinał, to no, oczywiście nie mógł tego zrobić równo. Więc musimy poprawić pień. Zobaczymy, czy ja to lepiej zrobię, ale jest zbyt duży klin. O, jak widzicie, jeżeli wy to widzicie, ja to widzę. Kurczę, jakby to zrobić, żeby było jak najlepiej. Tak pojadę. Zejdę sobie jeszcze o jedno. Najbardziej ważne jest to, żeby ściąć to albo na równi jechać tu. Ok, odpadło. No, jest może nie idealnie, no ale zdecydowanie lepiej. Tu na takiej krzywiźnie nawet nie będzie widać tego, jak położymy bocianie gniazdo. Super, idealnie tutaj śrubami zostanie to skręcone. Ja zejdę na dół i zobaczę, jak to wygląda z dołu. O masakra, widać tą dziurę. Brzydko. Fuck you. Nie tak sobie to wyobrażałem. To nie jest jak prawdziwe gniazdo, które ma dno. Myślę, że wpadłem na genialny pomysł. Jak zamontuję najpierw gniazdo, to na dnie wytnę okrągłe siatkę i na to nasypię patyków, które mam w ognisku i spowoduje to, że nie będzie widać tej szpary.
Nie wiem, czy to się uda. Zobaczymy. Biorę grzechotkę, wkrętarkę. Idziemy do góry, ponieważ w tych deskach zrobię otwory na śrubę i wiercimy się w pień drzewa. Te listy są na tyle cienkie, że mogą one strzelić, jeżeli nie zrobię otworów. Dobra, mam tutaj jakąś możliwość zawieszenia. Dobra, żeby nikogo na dole nie było, bo jeszcze się stanie krzywda. Tego bym nie chciał. Te drewienko mi tu przeszkadza, ale widzę, że ono jest chyba ważne. Kurczę, to też jest tak związane, tak byle jak. Wiertam otwór w tym miejscu. Dobra, w tym miejscu. Żeby to było jeszcze na pniu. Dobra, może być. Tu mam wszystko ciasno, tak po, na styk jest, po prostu to jest na styk. Tutaj. I tutaj będzie otwór na śrubę. Dobra. Biorę podkładkę. Jak byłem w sklepie, wpadłem na taki pomysł, żeby to było... Kurwa! Nie pasuje! Kupiłem na ósemkę! Ach, jedna podkładka była wsadzona, ja tak wziąłem całą garść. Dobra, pasuje mi teraz. O! Tak, chcę, żeby cała śruba mi prawie weszła. Skręcając ręką. Tu do cholery jest podobnie. Też źle zrobione. Nie będę tego zmieniał. Chociaż mógłbym to przesunąć. I by się nic nie stało. Bardzo miękko wchodzi, dlatego ja tego nawet nie czuję. I ostre wiertło do drewna, które aż wciąga, że chce wiercić. Wiem, co zrobię. Mam dłuższe śruby, no to były piątki. Mam dwie ósemki, więc zamienię piątki na ósemki. Dłuższymi śrubami wkręcę tam, gdzie są długie dziury. Wtedy będę wiedział, że to jest stabilne. Prędzej rozleci się całe gniazdo, niż odpadnie. Niż odpadną śruby. Dobra, skręcam grzechotką. Dobra, bo przekręcę. Gniazdo trzyma się mocno, czyli gniazdo zostało przytwierdzone do pnia. Teraz zrobimy, wytniemy siatkę. Uciłem na razie byle jak. Zawsze można popoprawiać, łatwo się utnie. No, czy tak łatwo? Trzeba użyć siły, jak już tutaj trzeba przeciąć to. Za małe nożyczki mam. I popoprawiamy, bo mógłbym użyć czegoś, co jest pełne, na przykład, nie wiem, deska. Agrowłóknina, prawda? Mam czarną agrowłókninę, ale jednak nie będzie widać patyków, a mi zależy, żeby było widać patyki, a przez tą siatkę będzie je widać, ponieważ ona ma duże oczka, jak powiedziałem wcześniej, i to będzie dawało taki efekt, że trochę będzie, trochę tej siatki zielonej, ale za to będzie widać patyki. I teraz co ja bym z tym zrobił? Upchnę tą siatkę tak, w miarę ciasno. Niech ona się tutaj rozpiera. No i co? Ja bym mógł to tak zostawić, ponieważ do środka gniazda nikt zaglądać nie będzie. Drutem związać mogę następnym razem, jak ja przyjadę, bo nawet nie mam teraz drutu. Powciskam ją pod gniazdo, ile się da. I tyle. O, i tu widać, jak to jest brzydkie. A to jest front. Tu nie może tak być. Tu jest za dużo siatki. Tym bardziej, że to jest strona
frontowa. Tutaj wszyscy będą podziwiać bocianę od tej strony. No i mi się to w ogóle nie podoba. Cholera. No brzydko. Brzydko wpierone. Chyba, że utnę to. Utnę te rogi. One mi najbardziej przeszkadzają. Tutaj gwozdykami to zepnę przecież. To nie jest problem. No i to też tu przeszkadza. Dobra, zrobiło się już kółeczko. Tak, no to tutaj też tak zrobię z tej strony. O, niech sobie tak będzie. Lepiej bym tego chyba nie zrobił. Druciana siatka by się tu przydała. Bardziej byłoby to takie ładne niż taka zielona, plastikowa. Ale jest, jest. Patyki będą, będą. Będą się jakoś na tym trzymać. Nawet nie wiem, czy trzeba ją przybijać, tą siatkę. Ponieważ patyki i tak to pozakrywają. Efekt będzie dopiero na samym końcu. Dobra, idziemy skręcać bociany. Montaż nóg bocianów. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy tak. O, można to wbić w ziemię, dlatego ten pręt jest przydatny, który wystaje. Można to zrobić tak. O! Nóżka wystaje do przodu, ponieważ jak stoją bociany? Im się nogi... Nie, kurwa! Nie może tak być. Noga nie może się zginać do przodu. Tak jak człowiek. On musi stać tak. Masia! Potrzebuję pomocy! Musimy zawołać Basię, żeby doradziła, bo ni cholery nie wiem. Jak stoją nogi bociana? Patrz, jak się wygina w kolanie, czy jak to wygląda? Może bocian tak sobie wyginąć nogę do tyłu, czy do przodu? To jest dosyć ważne, bo nie chcę z niego zrobić, wiesz. Jak? To jest ważne. Jak bocianowi się nogi zginają? Bo człowiek nie może tak zgiąć nogi. Sprawdziliśmy w necie. Bocian wygina nogę do przodu, czyli inaczej to robi niż człowiek. Człowiek by tak sobie nie dał rady, a bocian ładnie może wygiąć nogę do przodu. Mega zajebiście. Także wkręcamy nóżki. Plastik. Ciekawe, jak to będzie trzymało dobrze, bo coś czuję, że chujowo. Przydałby mi się bit z magnesem. Nie, chuj, rozkręciło mi się. Albo położę go. O, tak chyba jest najlepiej. O, tak. Szajs. Jaki głupi plastik. Dobra, bardzo delikatne to jest i już czuję, że śrubka kręci się w miejscu. Jest to zły pomysł. Nawet na jakiejś wichurze to nie wytrzyma. Blachowkręt już byłby lepszy moim zdaniem. Ale poprawię to dopiero wtedy, jak to spadnie, rozleci się. Na razie tak niech będzie, jak chce producent. Producent. Jakiś gościu, który tu wymyślił. Tam powinna być specjalne. W tym miejscu, gdzie wkręcam śrubki, powinno być taki specjalnie nadlany plastik, żeby to było twarde. Nie wiem, albo nawet drewno wsadzone. To by spowodowało to, że śrubka kręci się do czegoś, a nie ona jest w powietrzu. Bo dla mnie to jest niewypał.
Dobra. Jest gotowy pierwszy. Okej, mamy. Tata buciek, dziecko, dziecko. Dobra, i wieszamy ich na górze. Jaki jest mój pomysł? Mój pomysł jest bardzo prosty, tak wpadłem na to dzisiaj w domu, że wszystkie nogi mają tą samą średnicę grubości. I tego pręta nie będę ucinał. Wywiertam dziurę w pniu, wsadzę i jeżeli będzie za duży luz, ponieważ mam wiertło 8, wyliczyłem, to będzie za luźne. Ale tam wbiję, wkleję klej mamut, który powinien spowodować to, że będzie to trzymało, nie będzie się ruszało, ponieważ każdy bocian chodzi tylko na jedną nogę. Ja wyobrażałem sobie, że będą dwie nogi w drzewie. Ja zapomniałem, że oni sobie podnoszą te nóżki, więc dla mnie to jest łatwiej. Ale żeby wiatr nie spowodował to, że one się będą tak kręcić, prawda? No to nie wskazane to jest. Chociaż to byłoby śmieszne i komiczne, ale spadłoby to po jakimś czasie. Zależy mi na tym, żeby przy wichurach, jakie tu są, a są tu czasami wiatry, żeby to nie spadło, żeby to było bezpieczne i żeby to było eleganckie. Więc wywiertam dziurę 8, daję klej i niech to się trzyma i myślę, że będzie dobrze. Jedyny minus, który już wiem, jaki jest i zaraz zobaczymy to na górze, jest to, że pień drzewa jest gdzieś taki, tak? Mniej więcej takiej grubości jest pień drzewa. I w tym pniu drzewa trzeba zmieścić wszystkie trzy nogi, ponieważ one nie mogą być przymocowane do żadnej listewki. To jest za długi pręt i to musi być jednak stabilne. Więc chodzi o to, że będą one ciasno siedzieć koło siebie. Ale ojciec jest na tyle duży, że poradzimy z tym jakoś. Więc idziemy na górę i zobaczymy, co z tego będzie. Dobra. I o to mi chodziło, że na tym małym kwadracie muszę zmieścić wszystkie trzy boczki. Więc nie ma wyjścia. Ten duży bociek będzie najbliżej deski, prosto w pniu. To na pewno wejdzie bez problemu, bo wiertło jest szersze. No dobra. I tylko tyle. Kurwa, żeby to było stabilne. Czy klej to utrzyma? Czy to jest dobry pomysł? Czy lepiej, żeby to było inaczej? Ale jak inaczej? To ja tu wymyślę. Wsadzę i przyklejam. Wezmę wiertło 6, aby zobaczyć, czy 6 nie będzie miała mniejszego luzu. No i czy wyjdzie? Ja. Wyjdzie na siłę. No to dobrze. 6 dziura jest lepsza. Ja ją klupnę i ona nie musi mieć kleju. W takim bądź razie mężczyznę, czyli dorosłego boćka, też przełożę na wiertło numer 6. Trudno. Powiertam dziury, ale przynajmniej wiem, że jak wbiję, to będzie to mocniejsze, niż gdyby to miało być robione klejem. Zobaczmy. No, ja to młotkiem już wbiję i to się wciśnie. Dobra, to na razie tak. A jak nie, to poprawię. I teraz tak. Trzeci bociek jest najbardziej problematyczny, bo się nie mieści. Jest to jednak cholera jasna. Zbyt mało miejsca. Wywiertałem dziury o średnicy Fi 6 mm, wbiłem na siłę nogi, są stabilne, same nie odlecą, nawet ręką ciężko wyrwać. Tu się to wygina, wiadomo, bo to jest długi pręt, więc tu jest sztywne, więc nie używam kleju. Nie używam kleju, nie użyłem dziury 8 mm, tylko 6. Już są brudne, już obsrane są te, Jezus, jak się nazywają one, bociany, chciałem powiedzieć gołębie. Jezus, to będzie wyglądać jak prawdziwe gniazdo całkowicie. Szkoda, że tutaj nie przylecą prawdziwe bociany. Bo nie ma nic piękniejszego jak prawdziwy bocian niż taki sztuczny. No mega to wygląda, jeżeli to widać tutaj. Chyba widzicie. Jak prawdziwe gniazdo.
nogi są zasłonięte nawet. Zobaczymy, jak to wygląda z dołu, bo to jest ważne. O, jak wygląda ten efekt. No dobrze, trochę siatki widać, ale patyki też tutaj powciskam. Tutaj wychodzą i to bardzo ładnie wygląda, że te patyki wychodzą spod tej siatki. Daje to taki efekt, że tej siatki w ogóle nie widać. No lepiej nie zrobię. Śmiało mogę powiedzieć, że efekt jest mega. Mega. Tutaj z przodu mógłbym jedynie, tylko musiałbym powiązać, żeby te patyki tak wisiały, to by mi się podobało, że to tak wygląda naturalnie. A one zlatują. O! To jest piękne dopiero. Poprawiamy fabrykę. Dobra, bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o opłycianie gniazdo, to już się skończyło. Zrobiliśmy to. Super. Zobaczymy, jakie będą wrażenia osób, które to zobaczą, więc czekam na gości, którzy ocenią, jak wygląda gniazdo i może nagram coś, co oni o tym sądzą. Do zobaczenia. Pozdrawiam, pa.